Dzień dobry panie i panowie. 17 października 2024 roku to dzień 967. Tę fazę kampanii określiłbym jako fazę brusiłowa. Chodzi o ofensywę rosyjską przeciwko CK dezerterom z 1916 roku. Rosjanie atakowali na wielu kierunkach i żaden z nich nie był główny. Dopiero po przełamaniu Brusiłow kierował na najsłabszy odcinek kolejne rzuty, a atakował na kilkunastu. Z tym, że nie dysponował wystarczającą siłą piechoty i artylerii. Brak mu było kawalerii. Cesarsko-królewscy cofali się na kolejną linię obrony, cały czas rozpraszając siły lub koncentrując w niewłaściwym miejscu. Jednak Brusiłow nie dysponował odpowiednio licznymi wojskami. Jego oddziały nie posiadały zdolności manewrowej. Formacje odpowiednie do utrzymania impetu po uzyskaniu przełamania pojawiły się dopiero kilka lat później. To zagrażające Warszawie armie konne. Z tym, że konna oznaczała manewr. Armia konna to także pojazdy opancerzone i pociągi pancerne. Armia konna to nie była tylko kawaleria, to była armia manewrowa. Cechą armii manewrowych jest to, że kiepsko radzą sobie w obronie, co potwierdziła operacja Barbarossa. Teraz Rosjanom pomimo przewagi brakuje ludzi i sprzętu. Nie mogą wykonać manewru po serii przełamań. Inne analogie. Kampanie Brusiłowa doprowadziły swoim przebiegiem do rozpadu Austro-Węgier i wojny domowej w Rosji. Sprawy idą teraz tą samą krętą ścieżką. Wiadomo tylko tyle, że wojna jest nieprzewidywalna. Francja nie spełni swojej obietnicy 3 miliardów euro pomocy dla Ukrainy w 2024 roku. Francuski minister obrony stwierdził, na początku 2024 zapadła decyzja polityczna, że pomoc ta ma osiągnąć 3 miliardy euro. W rzeczywistości będzie to ponad 2 miliardy euro, ale nie 3. Australia wyśle na Ukrainę 49 wycofywanych ze służby czołgów M1 A1 Abrams w ramach pakietu pomocy wojskowej o wartości 245 milionów dolarów. W ostatnich dniach Australia otrzymała pierwszy z 75 nowych czołgów M1 A2. Także jeśli ktoś chce mieć nowy sprzęt, to powinien go sobie kupić. Rosja stworzy batalion z obywateli Korei Północnej. Batalion zostanie utworzony w ramach 11 Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej. To będą głównie ochotnicy i obserwatorzy, bez znaczenia dla przebiegu kampanii. Za to pomoc w dostawach amunicji ma znaczenie. Spekuluje się, że jednostka ta może zostać wysłana na misje bojowe w pobliżu Sudża w obwodzie kurskim. Brak danych, ilu Chińczyków wspiera wysiłek Rosji na Ukrainie. Tu widzimy zdjęcia dwóch z nich. Widać tu, że z Kitaja pochodzą, że mają pseudonimy Sprite i Cola, że dobrzy z nich byli wojownicy, ale pogibli. I co jeszcze? Czy szybko, czy długo wojowali? No niedługo. Przysłowie ludowe głosi, że historia lubi się powtarzać. Łatwo odnaleźć wspólny element tych zdjęć. To Rosjanin na jednym i na drugim. To jest historia o Rosjaninie, Niemcu i Chińczyku. No cóż, miejmy nadzieję, że wezmą się jeszcze z Chińczykami za łby. W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 163 starcia bojowe, 2 ataki rakietowe przy użyciu 2 rakiet, 64 naloty z użyciem 98 bomb kierowanych. Ukraińcy odpowiedzieli 14 nalotami, 4786 ostrzałów artyleryjskich, w tym 137 MLRS. Bufor kurski, lokalny napór. Czerwonych, tu mamy bufor charkowski, a tu dawny zajazd na Grajworon. Co widzimy? Tutaj nie ma doniesień, jeśli chodzi o ten odcinek Nowej Put, tak, czy też Wiesiewoje. Tu mamy kilka geolokalizacji, to chyba starsza, chociaż film pojawił się 15. Być może tu jeszcze jakieś siły ukraińskie próbują się bronić. Widziałem na mapach, że tu taki był występ. No, będą ewakuowane. Do 15 przemarsz. Lubimowka. No, tu mamy 15 pozycja. 16 przemarsz. Tutaj 4 wraki. Czyli powiedzmy, że Rosjanie tu opanowali tą drogę i tutaj wzdłuż rzeki układają się ich pozycje. Ja już nie będę tutaj każdego zakola dokładnie oznaczał.
Tu mamy T-64BV 17. Pojawił się film, że został zniszczony i to dość ostatnio film, który wojuje internet. BTR-82 próbuje przejechać z desantem jeszcze na wozie, próbuje przejechać obok dwóch czołgów i te czołgi jeden i drugi oddają po chwili w jego kierunku strzał, ale ta piechota jeszcze daje radę zejść z tego wozu i tam rozbiega się. Myślę, że ci, którzy byli w środku, to nie przeżyli, ale ci, którzy byli na zewnątrz, tak od, z drugiej strony, to mogli właśnie, tak jak widać na filmie, nawet nie być ranni. I tutaj przeglądam, no i tu bardziej na południe, pomiędzy konopielkami tu pojawili się Rosjanie i tu chyba zakończyli ten rajd tu południowy i przesunęli się, tu był, jeśli tu mamy szpilkę, to tu T-80BV. No właściwie czołg rosyjski z największym potencjałem, dlatego że turbina zapewnia mu, to te kropki wykasujemy, turbina zapewnia mu zapas i może być dodatkowo opancerzony. 15 atak, to dobrze, to już przesunąłem. Nie widzę tutaj nowych szpilek. Tu bufor kurski nam się poszerzył. Żurawliwce tli się tutaj od 2 tygodni. Tam czasem coś wyskakiwało na ten temat. Ale tu 15 pojawił się film z atakiem zmechanizowanym w kierunku południowym. Tu jeszcze mamy MTLB dronem. To nas mniej może interesuje. Więc ten odcinek tutaj Ukraińcy sobie spodobał im się. I tu prawdopodobnie zajęli tą miejscowość. Być może nawet doszli tutaj. Zajęli również te wzgórza. No dość, teren dość dobrze ufortyfikowany. Mógłby być dobrze ufortyfikowany. Także Żurawliewka na razie rajd ukraiński i bufor charkowski, linia stabilna. 4 starcia, a w komunikacie Staricja i tu nawet mamy pozycję dronem. Przechodzimy na przyczółek Petropawliwski. Tutaj lokalny napór czerwonych, 18 starć było 19. W komunikacie Kuczierywka, to już za Petropawliwką, czyli krople przesuwam, chociaż geolokalizacji tutaj nie było. Dalej Stepowa, Nowoseliwka, Piszczane, Łozowa i Wiszniewe. I tutaj czerwona geolokalizacja, pozycja pod ogniem czołgu, czyli tutaj w Kolisnikiwce są już czerwoni na w pierwszych budynkach. I tu mamy tak, pozycja z 16 i pozycja z 15. Tu już jest Krugliakiwka i przeprawa w Sienkowie. Dobra, to szpilki mamy opracowane. Tu jeszcze mamy w Stelmachiwce nieznaczny postęp. Zaznaczony. I komunikat w sprawie Kupiańska i innych miejscowości. Władze ogłosiły obowiązkową ewakuację wszystkich cywilów z Kupiańska. A oprócz miasta Kupiańsk ewakuowani zostaną mieszkańcy powiatów Kondraszewskiego, Kuryliwskiego i Pietropawłowskiego, a także społeczności, bo tak mówią na powiaty, Borowskiego z rejonu Izium. Czyli cały czas ta Borowa powraca. W uproszczeniu lewobrzeżny Oskil na wysokości od Kupiańska do Borowa.
Lasy Srebrzańskie, lokalny napór czerwonych, 17 ataków było, 19. Okolice starć to Makijówka, Newskie, Torskie i Dibrowa. I geolokalizację tutaj miałem, gdzie tu było? Aha, Newskie. Rosyjskie MOD podało, że zajęło miejscowość, no czyli tutaj Rosjanie najprawdopodobniej, bo też sytuacja tu ogólna jest taka, że rzeka Żrebet została tu przełamana w kilku miejscach, także mogli ruszyć i tu. Tu widać, że taki przyczółek się utworzył, na którym prawdopodobnie nie ma Ukraińców. Wobec czego wyrównamy tutaj do tej linii wzgórz. Czy Newskie jest w tej chwili kontrolowane przez Rosjan? No raczej cały czas ziemia niczyja. I tu mamy pozycję BMP, forsował tutaj rzekę. Widocznie przeprawa jest uszkodzona, skoro taki film się pojawił. Łuk Siwerska pominięto w komunikacie. I my tu mamy pod Biłochorywką BMP-1 zniszczony. To film 17. Tu nastąpił atak zmechanizowany na północ od Werchnokamiańskiej, które Rosjanie już wielokrotnie podawali, że zajęli. No tu widać, że z górki na pazurki pojechali. Czyli tak to możemy zaznaczyć. Werchnokamiańskie jeszcze tutaj flagi nie było. Tu 16. pozycja niebieskich, pod Spirne 15. pozycja niebieskich. I tu również widać, że po prostu wytworzyli taką sytuację, że od wschodu, od zachodu ten rejon oskrzydlony i najprawdopodobniej sprawa została domknięta, co by potwierdzała ta geolokalizacja. Czyli liczbę punktów możemy ograniczyć. To od między Rozdoliwką a Weselem. I przechodzimy front centralny, Chassif Yar. Lokalny napór czerwonych, 3 starcia były, 3. Komunikat wymienia Chassif Yar i Stupoczki. Front centralny, Toreck, lokalny napór czerwonych, 1 atak były, 4 i w komunikacie Toreck. I geolokalizacje, które tutaj wyrównują linię. Tu mamy, a nie zapisałem, czyli pozycja. W ten sposób zrobimy. No drużba pod kontrolą czerwonych. Tutaj w Torecku jeszcze będą geolokalizacje. Co tu mamy? Operator drona. Tu operator drona, czyli weszli bliżej z dronami niebiescy i zostali tu 16 T-64, czyli seria skutecznych kontrataków. 15 pozycja, 17 pozycja. T-64 dronem. To chyba był jeden film z kilkoma czołgami z Torecka, wobec czego może to wskazywać na jakieś starsze dane. 14 przemarsz, a tu 15 pozycja. Czyli te walki trochę straciły na intensywności, ale czy linia się stabilizuje? No trudno w tej chwili odpowiedzieć. Tak, tu mamy 16 pozycja, tutaj przemarsz zapewne, 15 pozycja i 15 pozycja. No właśnie, tu M113 dronem, trudno tutaj wyrokować, bo to był jeden film, ja tak zaznaczyłem i pomyślałem, że Państwu zrelacjonuję, że może to film, który
jest zmontowany ze starszych danych. Ktoś się chciał pochwalić, grupa dronowa, że miała osiągnięcia. Także raczej tak głębokiego kontrataku to tu nie było. Tu kolejne mieli piwce, pozycja. To tak sytuacja w Turecku tu zaznaczyłem. Czyli każde to załamanie to zawsze pozostaje po szpilce. Ewentualnie mogę również obrysowywać tutaj rejon miejski, czy też linię rzeki, czy linię wzniesienia i front zagłębia górniczego. Napór czerwonych 15, ataków było 25. W komunikacie promin, kruty jar i zielidowe. Tu nie ma geolokalizacji, tych kropel jest dość dużo. Możemy jedną czy dwie usunąć. Szpilki tutaj czołg dronem. W Mirnohradzie. Tu pozycja dronem. Tu mamy pod Krasny Jar. Teraz tutaj obrona kopalni numer 3. Tu mamy pozycję 15. No to możemy dołożyć punkt. Czyli tu zajęty węzeł kolejowy przy kopalni, a kopalnia i wzgórze w rękach Ukraińców. Mareniwka do 14 BTR. Zielidowe tu na cały czas przełamują. Tu jeszcze jest jakiś odcinek linii, ale generalnie ta linia kolejowa została przełamana. Tu jest jeszcze jedna za Zielidowe. Warto ją przypomnieć. Może mapa topograficzna jeszcze lepiej to pokażę. No właśnie, tu widać. Tu jest jeszcze linia kolejowa, o którą można zaczepić obronę. Ona jest tutaj forsowana na południe. I to by wskazywało, że sztab rosyjski wie, że ta linia, no tą już sforsowali. Także tu mogą zawsze pójść wzdłuż linii kolejowej, która tutaj szła od wschodu, od Awdijiwki. I będą sobie sforsują. Natomiast tu mają kłopot, bo tu na flankę nie wyjdą. Można zbudować linię obronną kolejną. Nasyp kolejowy, który kończy się tu w Hirnik i tu jest dobrze ufortyfikowane wzgórze. Także faktycznie by to wskazywało na to, że tutaj rzucą wszystkie siły Rosjanie. Tak, bo tu sforsują tą linię, tu mają otwarty teren. Mogą tutaj coś, jakieś zgrupowanie z tej osłony skorzystać, a tutaj nie wchodząc, właściwie mając odkryty teren, mogą tu prowadzić w swoim stylu działania. Zresztą pojawiły się doniesienia o zaciętych walkach pod Zielidowe i tutaj faktycznie no ten odcinek to obie strony powinny dorzucić wszystko, co mają, żeby kontynuować albo obronę, albo operację tutaj ofensywną. A co mamy z Zielidowie? Tutaj mamy piechotę 15. Wszystko pod ostrzałem. Wóz z ATG-em trafiony, czyli dość blisko. Motocykliści z dronem. Jednorazówka dronem, jeszcze poprawili jej z broni ręcznej, czyli tu właśnie jest obrona w tym miejscu. I tu 14 pozycja. Czyli tu jeszcze taki łuk jest ten. Trzeba by dokładnie w sytuacji się, no wzgórze cały czas uznajemy, że jest po stronie Ukraińców. No i już doszliśmy do łuku. Tutaj pozycja
niebieskich. Dobra, szpilki. Tu mamy Krasnojar 16 MOD rosyjskie. Flagę wbiło. No, potwierdzenie jest. Zgadza się to z naszymi przewidywaniami, ocenami sytuacji na froncie. Łuku Rachowe, napór czerwonych 52, taki było 39. Cukurinę w komunikacie. Nowosielidivka, Hirnik, Chorchivka i Wodiany. Czy też okolice Wodiany, jak podano. Pierwsza szpilka ukraińska z pozycją, druga Hamvidronem. Na Ostrowiu wybili 16 flagę. Czyli faktycznie tu przesuniemy krople. Czyli utrzymują to. No pytanie, czy Ukraińcom uda się tutaj utrzymać flankę od północy i przeprowadzić kontrnatarcie na południe. Ciężka sprawa. Tu mamy Katieriniwka. FV, czyli cały czas ten napór trwa właśnie na kilku odcinkach. Tak jak wspominałem, taktyka brusiłowa, opuszczone AFV. Także nic nowego tu nie wymyślają, a spotykają się z tymi samymi problemami, co podczas 1916 roku. Odcinek wremiwski, lokalny napór czerwonych, 4 ataki były, 2. I tu mamy miejscowości Trzech Króli, Nowoukrainka i Złota Niwa. I geolokalizacji nie ma, czyli tu napór. Na pewno ten napór utrzymuje się również tu na kierunku Wyłyka Nowosilka i będą chcieli odciąć tu przynajmniej do rzeki, a najlepiej całą drogę opanować. No ale tu wzniesienie podszachtarskie sprzyja obronie. Front południowy stabilnie. Jeden atak były, 3 i w komunikacie mała tokmaczka. Tu mamy szpilkę BTR-82, czyli trzymają ich na dystans Ukraińcy. Tu już nie widzę szpilek. I teraz jeszcze logistyka i fortyfikacje frontu południowego. Na mapie widzimy, że również tutaj nie poprawiono Dniepru. Chociaż tu widać rzeka, tutaj takie bagniska. No i Kamiańskie, Orichiv, tak? Tu jest linia frontu obecny. Przebieg ma. I tu do Pokrowska idą dwie linie przez Pawłochrad, Dmytriwkę. I druga linia też bezpośrednio z Dniepru na południe od tej trasy przez Mężową do Kurachowe wzdłuż całej linii południowej, czyli to jest linia zaopatrzeniowa, rokadowa południowej linii frontu, biegnie przez Aleksandriwkę, Nowomykołajiwkę, Ukrainkę tutaj. Czyli mamy linie zaopatrzeniowe, które biegną z zachodu na wschód. A tu mamy jeszcze dodatkowe trasy. Tu jest linia połączeniowa północna, tutaj jest przerywana. I są zaznaczone również fortyfikacje. Ja naniosłem tą drugą linią. Tu jest Kamiańskie, tu jest Zakamiańskie. Druga linia fortyfikacji. I widać, że ona tu za Pokrowskie, nie mylić z Pokrowskiem, to została w osi północ-południe ustawiona. Natomiast tutaj jest sporo poza Wyłyką Nowosilką, sporo punktów takich pojedynczych. Nie widać, że te linie nie są do końca zbudowane. Natomiast tutaj bezpośrednio za Kurachowe brakuje pozycji obronnych. Tu jest jeszcze linia, która może... Widać, że tutaj były pozycje obronne zbudowane. Prawdopodobnie chodzi o osłonę tutaj tej
drogi, czyli one mogą służyć, jeżeli Rosjanie wejdą na tą drogę, tu jeszcze pod Sielidowe, tu mogą Ukraińcy, jedna, druga linia obrony. Tu widać, że jest najdalsza. Natomiast w I wojnie światowej było tak, że jeżeli tutaj była atakowana ta linia, to natychmiast budowano drugą, trzecią, czwartą i tak naprawdę do Dniepru powinno być tutaj takich linii obronnych na każdej to korzystnej rubieży zbudowano. Także ze 100 linii obronnych, gdyby to była pierwsza wojna światowa, to tutaj od Turecka do Dniepru byłoby ze 100 linii obronnych, które można obsadzać z każdego kierunku i prowadzić obronę. Tak działali panowie 100 lat temu. Linia Dniepru. Tutaj stabilnie 6 potyczek, było 5. Mapa przedstawia rozmieszczenie irańskich systemów obrony powietrznej. Pod parasolem znajdują się stolica, obiekty nuklearne, bazy rakietowe i przemysł naftowy. 4 dywizjony systemu obrony powietrznej S-300PMU-2 osłaniają bazy rakietowe w północnym Iranie, kluczowe obiekty nuklearne w centralnym Iranie oraz obiekty przemysłu naftowego u wybrzeży Zatoki Perskiej. Tutaj 2 czerwone okręgi, bo to jest na czerwono. Wspierają je systemy rakiet przeciwlotniczych Pancer S-1 oraz irańskie systemy obrony powietrznej. To jest Hordat granatowy i tu mamy jeszcze Bawar 373. To będzie dość też irański i dość widać ma daleki zasięg dozoru. Wczoraj zastępca dowódcy IRGC powiedział, że pod względem geograficznym Izrael jest wielkości jednej z najmniejszych prowincji Iranu. Jeśli chcemy, możemy go całkowicie zniszczyć. A 2 największe amerykańskie linie lotnicze, American Airlines i Delta Airlines, ogłosiły odwołanie wszystkich lotów do Izraela do 31 marca 2025 roku. Komentarz filmowy. Chińskie drony sterowane światłowodem. Rosjanie wykorzystują je bojowo. To kolejny krok w ewolucji. Łączy cechy takie jak zwrotność i precyzję drona z odpornością na zakłócenia PPK z kablem światłowodowym. Zasięg do 4 km. Do usłyszenia.